Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. To zarazem ostatni odcinek w kwietniu. No bo nie zamierzam kończyć tej serii, bo lubię nagrywać te programy cykliczne. Nie przedłużając, bo jest długi weekend, pewnie nie macie za dużo czasu, ruszamy do wiadomości. Pierwsza wiadomość jest taka, że Nino Schurter swoje ostatnie dwa wyścigi startował na hardtailu i przy okazji te dwa wyścigi wygrał, bo chodzi tutaj o Puchar Szwajcarii i o Bundesligę. I oba te wyścigi jechał właśnie na hardtailu. No i powstaje takie pytanie, czy Nino przypadkiem nie wraca na sztywny rower. Sam tak chyba trochę zażartował na swoim profilu instagramowym, ale wydaje mi się, że na trasach Pucharu Świata, które będą jednak trochę trudniejsze mimo wszystko, będzie jechał na swoim fullu. Wspomniałem już delikatnie o Bundeslidze, którą wygrał Nino Schurter. Startowała tam też Maja Włoszczowska, która zajęła drugie miejsce, a wyścig kobiet wygrała Elisabeth Brandau. Trzecia wiadomość dzisiaj to jest taka mała nowinka sprzętowa, bo Mavic właśnie wypuścił swoje nowe koła i to koła karbonowe o symbolu XA35 i jak łatwo się domyślać, będą to mega szerokie koła, bo będą miały 35 mm szerokości. Są to koła przeznaczone do kół 27,5 cala dla opon o szerokości 2,4 do 2,6 cala, czyli no bardziej do takiego cięższego MTB i te koła będą miały 24 szprychy. Będą ważyły mniej więcej 1610 gram i kosztują bodajże 1900 dolarów. No cena nie jest jakaś hiper niska, ale jeśli ktoś startuje w jakichś tam zawodach enduro czy coś takiego i dla niego wynik się liczy najbardziej, do tego potrzebuje hiper dobrych kół, no to myślę, że pewnie się ktoś na to skusi. W dzisiejszym szybkim poniedziałkowym wydaniu programu cyklicznego to już wszystko. Dzięki za Waszą uwagę. Życzę Wam udanego weekendu i może się w ten weekend jeszcze zobaczymy, ale nie obiecuję. Więc na wszelki wypadek do zobaczenia za tydzień. Cześć!